Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Działalność recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przyjęcie rezerwacji za pomocą systemu komputerowego jest szybkie i niezawodne. Po wprowadzeniu wszelkich danych dotyczących terminów, życzeń i preferencji odnośnie pokoju czy zamawianych usług, komputer sprawdza możliwość zarezerwowania odpowiedniego typu pokoju i w zależności od obłożenia rezerwujący otrzymuje potwierdzenie lub odmowę przyjęcia rezerwacji. Zalety systemów komputerowych. Zawierają wszystkie dane dotyczące aktualnego obłożenia hotelu i dokonanych rezerwacji. Dokonują analizy informacji na temat możliwości przyjęcia nowego zlecenia w określonym przedziale czasowym. Wskazują możliwe rozwiązania. Praca recepcjonisty związana z przyjęciem rezerwacji komputerowej dotyczy przede wszystkim prawidłowego wprowadzenia danych gościa i przydzielenia konkretnego pokoju z wytypowanych przez system. Oprócz przyjmowania rezerwacji, nowoczesne systemy komputerowe, tzw. Property Management System, często łączą w sobie działania operacyjne hotelu z systemem autoryzacji kart płatniczych, rejestracja i wykwaterowanie gości, obciążanie rachunków gości za poszczególne usługi, ewidencjonowanie należności z uwzględnieniem różnych form płatności, przedstawianie raportów na temat obłożenia pokoi, prezentacja statystyk obłożenia, raportów dobowych, miesięcznych, rocznych, obsługa rachunków z centrali telefonicznej, płatnej telewizji hotelowej, przesyłanie rachunków z innych działów usługowych hotelu. Większość operacji związanych z rezerwacją, sprzedażą oraz obsługą klientów bez względu na rodzaj programu może być dokonywana przy jednym stanowisku. Zastosowanie ich jest korzystne również dla gości, którzy mogą uzyskać wszelkie potrzebne informacje w każdym stanowisku obsługi. Zalety stosowania programów komputerowych to: wygoda pracy, szybsze wykonywanie zadań, krótszy okres szkolenia pracowników, niższe koszty obsługi. Komputerowe systemy zarządzania obiektem oferują także możliwość dokonywania rezerwacji poprzez stronę www. hotelu. W trybie bezpośrednim online procedura rezerwacji obejmuje następujące etapy: wyszukanie hotelu, wybór pokoju i dodatkowych świadczeń, zatwierdzenie rezerwacji przez klienta po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat zarezerwowanych usług oraz dokonanie płatności kartą kredytową. Procedurę kończy przesłanie klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenia dokonanej rezerwacji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.